Taka podstawowa zasada polega na tym, że problemy, które mamy są konsekwencją naszego poziomu świadomości, mm -hmm, tak? Jeżeli twój poziom świadomości się nie zmieni, a problem zostanie wyeliminowany, to albo do niego wrócisz, albo znajdziesz sobie inne działający mm -hmm, podobnie, mm -hmm. bo to nie jest tak naprawdę problem, tylko jedynie konsekwencja mm -hmm. poziomu świadomości, i sposobu patrzenia na rzeczywistość. Mnie się podoba takie określenie, że żeby coś się pojawiło na poziomie zewnętrznym, musi najpierw dojrzeć na poziomie wewnętrznym, tak. nie?